Hej, cześć moi drodzy, jesteśmy u Bilala. Tą apteczkę założyłem właśnie, ale nie da rady jej się. Witam was w 72 odcinku Dying Light. Słuchajcie, spróbuję sobie wykonać zadanie pod tytułem Palenie gumy. Porozmawiaj z Bilalem. To proszę, zobaczmy, czy coś najpierw ma. O, ma coś do nas. Straciłem wszystkie stalowe bełty, jak wracałem stamtąd. W ostatnim odcinku spotkałem jakiegoś tora super. Duper zombiaka w pizdu, wystrzelałem wszystko i go nie zabiłem. Nawet wystrzelałem, kurde, do shotguna na wszystkie naboje. Go nie zabiłem. Więc spróbuj. No i jak było? Mógłbym się przyzwyczaić. Znasz może jeszcze jakieś trasy? No jasne, ziom. Wypatruj takich plakatów. Oznaczają miejsca startu różnych dawnych wyścigów. Wygrałem we wszystkich. Więc jak znajdziesz jakiś, to daj mi znać, a zajmę się stoperem. Zanim się obejrzysz, zrobimy z ciebie arcymistrza. A za pobicie mojego czasu odmaluję ci brykę na cacy. Przyznaj, przydałoby się jej coś takiego. No jasne, jasne. No, co to? Wyzwania samochodowe. Afisze Bilala na temat wyścigów rozlepione są po całym pustkowiu. Każdy plakat to oddzielne wyzwanie. Po jego ukończeniu otrzymasz punkty doświadczenia kierowcy i inne nagrody. W wyzwaniu możesz uczestniczyć maksymalnie 4 gry. To co, to już zrobiłem? Ja, to jest. Jak najszybciej dotrzeć do linii mety. Te. Dobra, jedziemy. Co tak powoli jedzie? Bo tak to nie będzie, z tego nic. Bum. I? Meta jest, szybko, szybko, szybko! Jest, kurwa, udało się! Lol. Wygrywasz, najlepszy czas. Wyzwanie wykonane. Okej, i co? Nic. Nic. Dobra. To jak nic, to nic. Dobra, przy tym. Próbowałem zrobić i. Aha. I jeszcze kurczę, otworzyłem jakiś tam. Tą policyjną nyskę i tam był wiejski sierp. Zmodyfikowałem go, założyłem mu dwa króle i ma. On miał 677 damage'u, teraz ma 1015, więc. Dobra. Jedźmy sobie, moi drodzy, na farmę. I kurde, zróbmy sobie jakieś zadanie. Szybko. Gdzie jest mój łazik?
damage'u i go nie tłukło. 115 metrów na dole gdzieś. Tutaj. O Boże, na plaży. Może go przyzwę. Chociaż szybciej. Przecież to fa... Mi się nowe ikonki pojawiły. Co to jest? Wyzwanie rozwałka. Sira, dobra. Kurde, prawie 19 poziom tego kierowcy. Witaj, nieznajomy. Justin ma jakieś zadania dla nas. Więc tu. Yo. Co sobie już rozstaje? W głąb Królczej Nory, biegnij sprinterze, biegnij, łazarz, dziwne odgłosy, blablabla. Rozstaję. Ludzie, oszczędzajcie gorzknik, który przyniósł nam Sabit. Nikt nie wie, co się z nim ostatnio dzieje. Jeśli ktokolwiek usłyszy coś na jego temat, albo go gdzieś zobaczy, niech da mi jak najszybciej znać Jazir. Widziałem twoje ogłoszenie, Jazir. Kim jest ten Sabit? Miał wam dostarczyć lekarstwa? Tak, właśnie. Miał. Zawsze co tydzień przynosił nam świeże zioła, ale już od dawna nie dał znaku życia. Wiem, zapewne nie żyje, ale nie mamy pewności. Nie znasz go. Chciał zostać jednym z bezlicych. Nie dałby się zabić od tak po prostu. Łapię. Jakiś pomysł, gdzie mam go zacząć szukać? I co z tymi gorączkami? Nadal potrzebujecie ziół? Sabit mieszkał w chacie na tej skalistej wysepce. I tak, zawsze tam trzymał leki. Tylko uważaj, jeśli coś dorwało Sabita, to sprawa jest na pewno poważna. Spoko. O. Opowiedz mi o Sabicie. Czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Był strażnikiem leśnym. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę ty człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na bezlicego. Nie. Ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak. Zajął się niektórymi naszymi potrzebami. I cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? No dokładnie, poszukaj Sabita, rozstaję. Kilometr. Kurde, jak tam pojechać? Muszę jechać w lewo. Dobra. To mi
koniec gonimy, zaraz nam wpadną 19 poziom. Może jakiś zrzucik załapiemy, już jest prawie 22 poziom przetrwania. Fuck, nigdy nie mogę, kurwa, ominąć tych beczek. Znowu ten. Oj, już nie... Musieli mu przypieprzyć trochę. Oj, było z nami kiepsko. Jesteś... jak anioł stróż, przybywający na ratunek. Dziękujemy. Proszę, weź to. Nic więcej nie mamy. Co mi dałeś? To tego paladyna. Tyle? Mam 17 strzał tylko. Nawet tamte gdzieś poleciały, to tak w pizdu nie będę ich szukał. To gówno miało moją stronę jest. Spadam z tego. 400 metrów, 500. Tu jest. No, nieważne. Shit. Mówię, co to Szkocja? To jest rzut, ale trafiłem. Kur. Nawet nie słyszałem samolotu. Dobra, gonimy dalej. Zjechałem tego gówna. Strzała mi oddawaj. Chyba muszę się tam jakoś wspiąć, co? To jest na górze.
się jest. Co za suka jeszcze mi działa? Poszukaj Sabita. Gdzie chyba w tym domku musi być? Jest wejście od dołu. Kurczę, sierp mi się rozwalił. Spróbujmy wejść od dołu. Nie uda się, nie... Kurwa, nie da się, bo... A nie, da się. Ty. Jakie mam tam wejść? Co to? No. Chyba muszę wejść, kurwa, tutaj do tej jaskini, bo inaczej... Czemu nie mogę tu wejść? Jazir, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale wątpię, żeby Sabit to przeżył. No to po sprawie. Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Czekaj, chyba coś słyszałem. Nowy wpis. Wnieś się ponad słabość. Gdzie ma to ziołka? Ziółka. Odszukaj zioła. Trwałą rajdową. O kurde. Mi się podoba. Co może wylecieć? No, tylko że ja mam dwie siekierki, to tą wywalę. Teraz król by się przydał do tego i to byłoby 1000. Gdzie te pieprzone ziółka są? Nie ma żadnych ziółek tutaj. Odszukaj zioła w chacie Sabita. Jak tu się nic nie świeci, żadne ziółka się nie świecą. Szkoda, pewnie to będzie tam na dole, co nie? Raczej na pewno. Duża aktywność przemieńców. O! Zanieś zioła Jasirowi. Bo chyba tam nie chcę schodzić, zwłaszcza... Ej.
pierdziele, teraz to mnie wy... Masakra. No nie można tu jakoś... rozwalić tego. O. Dobra, wracamy do Yesira. Nie chcę tu wchodzić w dzień, bo tu pewna śmierć. Wchodzić do ciemnej strefy, dobra. Aha! Punkt mamy w środku. Co sobie zrobimy? Może płomienie, co? Zobaczymy jak to. No ja to muszę zamontować. Kurde, ty... Dobra, bezpieczna strefa UV. Tu mam miny, co to i to. Dobra, to nie toczy op. Gin! Przecież cię spali. Chcę zapaść, nie chcę zginąć. Może na zwykłe zombie. O szkół. Tak to jest, jak się chce jeździć po jakichś bezludziach. Oj, nie to. Fuck. A jednak klatka elektryczna jest chyba lepsza. Ktoś chce coś kupić? Niedługo się stąd zwija. Zostało jeszcze tylko kilka minut do zamknięcia. To bawo powinno dać. Czekaj, tam będzie więcej tych zębraków. Fuck. Ej, fuel mam na zero. Lol. Kur! Paś. Chodźcie, chodźcie. Tyle. Kurde, to mi z tego chyba wali. Hehehe.
chyba klatka elektryczna jest lepsza, także zainstaluję klat. Ale na razie idźmy do Jessira. Tego potrzebowaliście, prawda? Tak. To się nam bardzo przyda. Przykro mi z powodu Sabita. Dziękuję. Nie przejmuj się. Przynajmniej wiemy, co się z nim stało. A taka śmierć to nie wstyd. No i 5000. O co chodzi? Poszukaj źródła dziwnych dźwięków. To jest tam, gdzie byłem. Tak, nowe zadanie, słuchajcie, spróbuję sobie zrobić w następnym odcinku. A w tym odcinku już dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do następnego. Cześć, na razie.